Obszerny kalendarz wydarzeń planowanych na 2023 rok zawiera nie tylko imprezy muzyczne, choć tych jest najwięcej. Wśród gości, którzy przysporzą Mieszkańcom miasta wrażeń artystycznych w 2023 roku znaleźli się m.in. Dawid Kwiatkowski, który ubarwi swym występem dni suwałk zaplanowane na początek sierpnia. Zanim jednak przyjdą wakacje, już 31 marca na scenie Subalskiego Ośrodka Kultury stanie 10 tenorów dwa tygodnie później pierwszy zwiastun suwałki blues festiwalu rozgrzewka bluesowa, podczas której poznamy gwiazdy tegorocznej edycji festiwalu. W połowie kwietnia recital Pawła Domagały, a w pierwszych dniach czerwca wokalny kunszt pokaże dziewięcioosobowy zespół Gregorian Grace. Pod koniec pierwszej dekady czerwca na suwalskiej scenie pojawi się również Stare Dobre Małżeństwo. 55-lecie zespołu. Jedynym suwalskim koncertem uczczą czerwone gitary. Październik sprowadzi do Suwalskiego Ośrodka Kultury Baranowskiego, a w listopadzie pojawią się tu Cortez i Warius Manx. Tegoroczny Suwałki Blues Festival, czyli największa muzyczna impreza lata, zaplanowano na 6-8 lipca. Zanim jednak nakarmimy zmysły blusem i oddamy się wakacyjnemu lenistwu, 17 i 18 czerwca będziemy mogli podziwiać doroczne popisy kawaleryjskie, a 24 czerwca nad miastem kolejna edycja airshow i odlotowe suwałki. Nie zabraknie oczywiście jarmarku folkloru, który po raz pierwszy pozwoli również posmakować regionalnej kuchni. To wydarzenie zaplanowano na lipiec. Sierpień to najpierw dni suwałk, a pod koniec drugiej dekady festiwal Wajda na nowo. Kalendarz uzupełniają koncerty suwalskiej orkiestry kameralnej, liczne wystawy i stałe imprezy takie jak Noc Muzeów czy Noc Bibliotek. Pojawią się spektakle teatralne i oraz festiwale dziecięce, wigraszek i muszelki Wigier.